Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku, tym razem nietypowo, w Bentleyu, w Continentalu. Jedziemy do Białej Podlaskiej. 400 km tym, prawie 600 konnym potworem. To będzie coś. Zamykamy okna, okna są zamknięte. Myjemy auto. No i ruszamy w drogę. Samochód pięknie umyty. Świeci się, błyszczy, lśni. Ale zanim wyjedziemy w trasę, chciałem jeszcze wam opowiedzieć kilka rzeczy dość istotnych o tym samochodzie. Tutaj, przy klapie bagażnika, macie też jeden bardzo specyficzny element, który wam pokażę. Naciskacie ten przycisk i teraz co nam się pojawiło? Spoiler. Nie wiem, ile on daje. Nie wiem, czy podoba wam się z wyglądu. No ale jest i chciałem wam to pokazać. A teraz zamkniemy spoiler. Jak powolutku się zamknął, nie? No i oczywiście to, co jest najciekawsze w każdym samochodzie, czyli to, co się dzieje pod maską. Ciekawostką jest też to, jak się otwiera maska. Musicie podważyć. Wtedy tutaj macie taki dings. Widzicie? Wychodzi wam. I tym dingsem, znaczkiem Bentleya, wysuwacie maskę do góry i ciągniecie. I tak się otwiera W12 Twin Turbo. Wnętrze jest takie oldschoolowe, aczkolwiek z czerwonymi fotelami, obszyciami, z podsufitką czerwoną. Robi to naprawdę ciekawą robotę. Zegarek Breitling oczywiście, standardowo, jak w Bentleyu, no musi być. Marek, pokaż funkcję ciekawą, którą odkryłeś, siedząc tutaj na fotelu pasażera. Znalazłem telefon, nie mam pojęcia, do czego służy, ale jest telefon Bentleya. Is that Barack Obama? Yeah. For tomorrow, yeah. Ostatnio wyszedł film z Audi RS6, który możecie zobaczyć tutaj, a tam zapowiadałem Uber w Bentleyu i ten odcinek będzie już niedługo, ale jako taki przedsmak chciałbym, żebyście zobaczyli dzisiejsze nagranie i dlatego spotkaliśmy się z Adamem z kanału Travel Amigos, który pomógł mi w załatwieniu tego samochodu do nagrań i dzięki któremu tutaj tak naprawdę dzisiaj jestem. Bardzo się cieszę, że mogę pochwalić się tutaj taką zdobyczą i mam nadzieję, że wszystko pójdzie po prostu super. Adam ma swój kanał podróżniczy, chciałem powiedzieć motoryzacyjny, ale może niedługo. Tak, połączyłem, mam nadzieję, kiedyś taki wspólny odcinek, nie? Może jakieś możemy zrobić coś. Daytona, nie? W Stanach. To brzmi dobrze. Zapraszamy na kanał Adama, na pewno gdzieś w komentarzu czy w opisie pojawi wam się. A my lecimy dalej na Białą Podlaską. W Białej Podlaskiej jest Kamil, mój widz, 28 lat, który bardzo lubi program High Five, zawsze chciałby się przejechać ze mną, ale no z racji dystansu i braku zbiegu okoliczności nigdy nie udało się nam spotkać. Pewnego dnia napisała do mnie jego bardzo sprytna narzeczona, czyli Jagoda. Poprosiła mnie, żebym przyjechał, zrobił niespodziankę urodzinową, imieninową, no to jedziemy. Generalnie Kamil niczym nie wie, totalnie. Ja generalnie od rana ani jednego Instastories nie mogłem dodać, ani zapowiedzi żadnych i tak dalej, a na Instagramie bardzo zżyty jestem ze swoimi odbiorcami. No i mimo wszystko trochę stresuję się, że nie wypali coś, że nie wiem, coś zawiedzie i nie będzie tak fajnie jak w moich myślach i w myślach Jagody. Zobaczymy, jak zareaguje Kamil na Bentleya. No i myślę, że nie będę miał żadnych przeciwwskazań, żeby dać mu poprowadzić tego szatana 600-konnego. Patrz, stary! Patrz! Nagrywasz? Jadę sobie, jadę 80-90 na godzinę. Dosłownie, nie więcej. Takie coś. Nie było nawet czego zbierać. Nawet nie wracaliśmy po to lustro. Jesteśmy już w Białej Podlaskiej. Mamy 2 minuty do Kamila i Jagody. Stresik już jest. Dobra, jesteśmy już. Ale to będzie. Idą. Okej, okay, idziemy. Wyjdź może, wyjdź szybko. Kurde. No to ty musisz wyjść. Dawaj, szybko, szybko, szybko. Już się cieszą. Na pewno dobrego. No a
jak już ty wysiadłeś. Ale nie spodziewałeś się mnie? Nie spodziewałem się w ogóle ciebie. A Bentleya? Nie było nic? Nie, nic, kompletnie się nie spodziewałem. Czyli gdzie teraz mieliście wychodzić? Ani Bentleya. No, mieliśmy gdzieś jechać. No to jedziemy gdzieś. Okay. Zapraszam. Nie podejrzewałbym, w życiu bym nie podejrzewał, że ty przyjedziesz. Dodasz coś czy nie dodasz? Dodasz nie, no nie mogłem, teraz dopiero mogę pierwszego dodać jakiegoś lista. No i śmieszna sytuacja, aha, odpadła na musterko podczas jazdy. Dosłownie 20 km wcześniej. O kurczę. Tak to idzie. 560 albo 85. Nie pamiętam. Bardzo szybko rozbędziliśmy się do tej prędkości. Wiesz jak już idzie. Nie, oczywiście wzrok wszystkich ludzi dookoła. No, pan dziadek. Pan dziadek pierwszy. Chcecie na jakieś fotki polecieć? Mamy fotografa tutaj z tyłu. Oczywiście, że tak. Będziemy, ja też, nie? Będziemy wszyscy mieli fajną pamiątkę. Dobra, to ja muszę się zatrzymać na chwilę. I spytać cię o jedną rzecz. Czy masz prawo jazdy? Mam prawo jazdy. To zamieniamy się. Zajebiście. I zobaczymy jak sobie poradzisz. Lewa, wolna! Jedziemy! No, powiem ci, że emocje na tamtym fotelu są inne niż tutaj. To na pewno. No to już wiesz, jak ja się czułem. Ale może masz rację, faktycznie. Jakoś to idzie. No wciska, wciska. Dawaj, przypierdziel tego. Pedał, dawaj, dajesz. Chcę to poczuć. Poczekaj, odpuść gaz. Teraz. No i teraz można iść na sporcie. Czekaj, bo nie mam ubezpieczenia na życie. Dobra, zwalnia. 3, 2, 1. Dawaj go prawym, dawaj go prawym. Zdążysz, zdążysz. Nie, no z problemu, jeszcze dużo miejsca było. Nie no, trochę się chyba spuściłeś, nie? Nie patrz na mnie. Patrz na jagodę, która jest blada. Weź, gdzie jest to chłodzenie? Ja pierdzielę. Gita, 3, 2, 1. Kieruj się na północ. Ten dźwięk. No. Bo teraz czas na prezenty. Taki skromny, pamiątkowy. Super, dzięki wielkie. Żeby się dobrze czytało o motoryzacji. Oczywiście mi się tu wpiszesz. Nie trzeba. Pomyślałem. 3, 2 i... Do zobaczenia! A teraz mu daj. Dobra. Świetnie, bardzo fajny wyjazd. Fajnie, że oni byli zadowoleni. Prędkość maksymalna Bentleya to jakieś 330, może 340 km na godzinę. Ta maksymalnie 100 na godzinę pojedzie, ale to nie przeszkadza w tym, żeby wygrać wyścig, przynajmniej na starcie. Jestem ciekawy, jak sobie te dwa pojazdy poradzą. Dwa różne, zupełnie różne pojazdy. Zobaczymy, kto wygra wyścig. Jedziemy. No jestem ciekawy wyników. Dwa różne pojazdy, zobaczymy, jak to będzie. Kamera włączona. Sprawdźmy. Wiecie, no wynik to jedno, frajda z jazdy to drugie. Tutaj dużo bardziej to czuję. I co, że przegrałem? My już kończymy na dzisiaj. Wjeżdżamy do garażu. Dziękujemy wam za oglądanie. Gratulacje, no bo wygrał z hulajnogą. Fajnie było spotkać Kamila i Jagodę. Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, no ale ważne. Pozdro, do następnego odcinka. Cześć.